możecie złapać. Ale to też wszystko od głowy zależy. Kurwa, nie wiem, co się działo nawet w tym. Nie podobają mi się te cinematiki jakieś takie. Pobieraj kafę symulator. Jest. O, i ty już można. 5 giga to zajmuje. Pomoc. Nie, nie. A mogę zrefundować, może dostałem to za darmo i dostać kasę? Tak chyba się nie da. Pomoc techniczna, polityka, coś miałem zrobić. A, miałem ustawić ograniczenie, żeby streama nie włączyło zaraz przez pobieranie. Jest ustawione. Zainstaluj. Jest polski język? O kurczę, jest polski. Nie może być. Ty, to oglądamy to chwilę, zanim się ściągnie? Może pierwsze odcinki skipniemy, bo to nuda pewnie będzie. Teraz robię to ja. Chłop swój lombard prowadzi. Program się nazywa hardkorowy. Lombardy muszą istnieć, bo sytuacja ekonomiczna jest trudna. Ludzie nie mają... Ta sytuacja ekonomiczna trudna, więc jeszcze dopierdolić im, żeby więcej spłacali potem. Pieniędzy. A dokąd pójść po $20, jeśli nie masz konta w banku ani karty kredytowej? Tylko do lombardu. Ludzie przychodzą pożyczyć pieniądze, zastawić coś albo sprzedać. Jeśli ktoś chce coś zastawić, powiedzmy pierścionek z brylantem, za który zapłacił $1000, podchodzi do okienka i mówi, że chce $300. O kurwa. Pierścionek zostanie wyceniony, spisujemy dane właściciela, musi odebrać przedmiot w ciągu 3 miesięcy. Bierzemy 3% prowizji miesięcznie. Pierścionek zostaje u nas jako gwarancja, że odzyskamy pieniądze. Jeśli klient się nie zgłosi, przedmiot sprzedajemy. Proste. Czyli biorą, dają mu tyle, że nawet jakby tego nie odebrał, to i tak oni wyjdą sporo na plus. I jeszcze pewnie jakiś świstek musisz podpisać, skamerski jak skurwesy, że jak się nie zgłosisz do 6 miesięcy, to sprzedają. O, oj, to smutne trochę, no. Te rzeczy zalegały w szafie. Żona chce, żebym się ich pozbył. Kulturalny klient. Jestem zainteresowany, jeśli pan ma Michaela Jordana z 85. Nie mam. Szkoda. Ale mam wszystkie pozostałe karty i inne gwiazdy kosza. Za nowe. Ile pan... Kurde, ale ci ludzie tak na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak osoby, które jakoś mocno kaski potrzebują. Tak nie wiem, ogarnięte wszystko, ten, aż na 20 dolków przychodzą. To wszystko? My tylko przechowujemy rzeczy. 200? Cześć, cześć. 300? 200. Ostatnio tego nie bierzemy, bo nikt nie kupuje. Za oba pudełka? Tak. 250? Najwyżej 200. Niech będzie. Zajmijmy się, panie. Jasne. Dużo osób tam daje rzeczy w zastaw, idą do kasyna. Sprytny jesteś. Zachowam na przyszłość. Ty no, ale jak normalnie wrócisz, to płacisz. Jak normalnie wrócisz, to płacisz tyle samo, ile ten. Marzyłem o tym, żeby Seth kiedyś tu pracował. Ile ci dali, nie? Nie chciałem pracować w lombardzie, ale kiedy. Plus 3% za miesiąc, no tak. Poczułem pasję, jakbym miał to we krwi. Praca z moim ojcem nie jest łatwa, on jest znakomity, trudno mu dorównać. A w sumie useful, takie pożyczki i te małe. Chciałaby pani dostać pożyczkę pod to? Ile? $250. Najwyżej 55 za obie rzeczy. Potrzebuję więcej. Ile najmniej? 200. A tego na silnika nie chcesz sprzedać? Może być 100. Nie mogę. Czyli nic z tego. Bardzo mi przykro. Daj na full screena? Przecież jest. Chcę rywalizować. Albo nie było? U mnie było. To be better than I am, or as good as I am. Hello.
Dzień dobry. Słucham panią. Przed chwilą rozmawiałam z Sethem. Powiedział, że może mi dać $60 za całość, a ja zapłaciłam 450. Chcę to zostawić do piątku. Może mi pan pomóc? Mogę pani dać 75. 100. 75 to więcej niż proponował Seth. Niech będzie. Proszę ze mną. Dałem więcej niż ty. Kurde, to miejsce jest pełne desperatów. Ważne, że zarabiamy. To niebezpieczna branża. Cicho jest? Przecież to jest głośno. Cicho to dla was jest? Robo jest u nas szefem ochrony. O kurwica. Mam do niego pełne zaufanie. Co cicho? Poważnie, ledwo słychać? Dbam o to, żeby moi ludzie przychodzili punktualnie. Nie, mi ten głos do głowy wchodzi. Wykonywali swoje obowiązki. Obserwowali, co się dzieje, zapewniali nam bezpieczeństwo. Jest Gites. Strzelano do mnie 9 razy. 3 kulki tkwią w moim ciele. Ja pierdolu. Miałem szczęście. Jeszcze nie wyciągnięto? Robo jest ostry. Wszyscy wiedzą, kto to. Wystarczy, że krzykniemy Robo i on już jest. Flotara. Na pewno wszystko git z tym jest. Oglądałeś te pierwsze odcinki? Tak, upewniam się. Tak? Oglądałeś pierwszy sezon? A, ty z 9 sezonu oglądałeś. Okidoki. 4000. Sprawa kradzieży dokonywanych przez personel jest bardzo delikatna. Wszyscy mają dostęp do brylantów, złotych przedmiotów, urządzeń elektronicznych. To oczywiste, że ludzie kradną. Tacy jesteśmy. Dlatego dokładnie sprawdzamy pracowników przed wyjściem. To smutne, że trzeba sprawdzać swoich, ale tak trzeba i już. Kto raz złamie zaufanie, nigdy go nie odzyska. Co się dzieje? Wkurzyłem się. Chciałem przedłużyć termin. Zadzwoniłem zapytać, co mam zrobić. Wasza pracownica powiedziała, że mogę przyjść za 3 miesiące. Kto tak powiedział? Nie znam nazwiska, ale mogę go wskazać. Powiedziano panu, że przedłużamy termin o 90 dni? Pan kłamie. Nie ma takiej możliwości. Nieważne, czy pan przychodził, czy nie. Da mi pan skończyć? Nie przedłużamy terminu o 90 dni. Pan kłamie. Tak? Nie. Monitoruję wszystkie rozmowy telefoniczne. Akcent ma taki Niech pan sprawdzi moją rozmowę z tym palantem. Nieważne, proszę opuścić sklep. Kiedy odzyskam swoją własność? Teraz. Wezwę policję. Proszę wyjść. Pozwę was do sądu. Robo wkurwiony już. Co? Nie dotykaj mnie. Puszczaj. Jak piórko go wyniósł. Facet się wkurzył. Bo co? Stracił zastawiony przedmiot. Chciał go odzyskać i to bezczelnie. Łatwiej coś uzyskać prośbą niż groźbą. Byłoby nam znacznie łatwiej, gdyby ludzie to rozumieli. Nie lubimy takich sytuacji, ale jeśli dochodzi do awantury, musimy działać. A to nie jest wszystko wyreżyserowane w sumie? A za chwilę? Stoję tu pół godziny i nikt mnie nie obsłużył. I jeszcze, skąd mam pewność, że mnie nie ugryzie? Z łatwością odgryzie palec. A ja później pierdolę Gekona? Możesz się w niej położyć. Sam się w niej połóż. Zobaczymy, czy dobry rozmiar.
Gekona? No coś to tam było. Zara grać moje będzie, ściąga się. To 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, na których mam 45 tysięcy przedmiotów. Mieliśmy aligatory, bentleye, pierścionki z 5-karatowymi brylantami, złote zegarki i najrozmaitszą biżuterię. A z każdym przedmiotem związana jest jakaś historia. Kurde. Proszę pokazać. Nie są ze złota, zwyczajna sztuczna szczęka. Należy do... Co jest, kurwa? Szczękę? Mojej mamy, muszę ją zastawić. A gdzie jest pani mama w domu? Jak będzie jadła? Będzie piła przez rurkę. Pięknie. Nigdzie pan takiej nie dostanie. Wziąłbym dla siebie, gdybym potrzebował. Nie wiem, co to... Ale na chuj mu to, przecież to jest na wymiar. No. Niestety nie przyjmę jej. Co oni sobie myślą? Klienci przynoszą też żywe zwierzęta. Rany boskie. Ile pan za nią chce? Co to jest? Legwan jakiś? Ile? 1000. Spokojnie, bądź grzeczna. Zwierzaczka sprzedać biednego. Mojego szczeniaka. Co? Skąd pan wie, że pana nie ugryzie? Nie wiem, z łatwością odgryzłaby palec. Nie dotykaj jej. Ona to lubi. Jak ma na imię? Skubana. Motherfucker? Super. Jakie rozmiary osiągają? Prawie 2 metry. Trzeba rozbudować pomieszczenie. Pomówmy na osobności, ile może być warta. Co zrobimy z baranem? Nie możemy go przyjąć. Czyste wariactwo. Niepotrzebnie powiedział, że może odgryźć palec, bo może dałbym się przekonać. Nie przyjmujemy warana. Chyba chłopiec jakiś bogaty, biżuterię, jakieś zegarki, złote kolczyki. Niestety, boję się, że nas pokąsa. Żartowałem. Chyba, że będzie głodna. Warany to drapieżniki. Grzeczna dziewczynka. Jakie kolejki tam są. Jezus, smutno się patrzy na to. Może ktoś mnie obsłuży. Co to za lombard do cholery? Proszę o spokój. Mamy dużo klientów. Ja nie mam czasu. Też prowadzę interes. Jezu. Agresywny. O co chodzi? Spokojnie, zaraz pana obsłużymy. Ile pan chce? $300. Kupiłem za 3000. Proszę nie robić scen, a zostanie pan lepiej obsłużony. A tam pewnie w środku jakiś syf jest. Dzięki, Sirnos. Za gifta, dzięki. W sklepie to kosztuje $399. Same głośniki. W całości prawie 1000. Mogę panu dorzucić najwyżej $100. A on powiedział, że to za 3000 kupił. Nie mogę się zgodzić na 300. Najwyżej 225. Może być 230? Niech będzie. Spokojnie. Nie występuję przeciwko nim, ale walczę ze sobą. Muszę sobie udowodnić, że sprzedać tyle syfu to chyba niełatwo. Czemu wczoraj bez streama? Co? Był i dziś, i wczoraj. Będzie dziś Scott? Nie. Nie spodziewałem się, że moje dzieci będą tu pracowały. Lombard, słucham? Mam to we krwi. Od pierwszego dnia wiedziałam, że tu jest moje miejsce. Lombardzie? Pracuję tu już 15 lat, jest podobna do mnie. Twarde babsko. Wszystkie pracujące tu dziewczyny mówią na nią Ashley, twarde babsko. Tak o niej myślę, jest silna, wzbudza lęk, suka. Ej. Mam dwoje dzieci i nie mogę tu być codziennie jak dawniej.
Brak mi tego. Dzięki, że wpadłaś. Ucałuj dzieciaki. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę na pełny etat. Lubi pracę, słucham. Pa. Czy będzie jakaś fajna gra popularna projekt, czy znowu główny F1? Będzie ci co innego. Czekaj, już się ściągnęło, ale chcę dooglądać to. Mam złe wieści. Robo ugryzł Antę. Co? Żartujesz? Nie wiem, czy żartował. Co zrobił? Ugryzł ją. Robo ugryzł? Robo jest szefem ochroniarza. Mam do niego pełne zaufanie. Nikt nie może kąsać moich pracowników, chyba że jest wampirem. Codziennie rewidujemy wychodzących pracowników. Ale Robo jest duży, kurwica. Chcę ugryzł jedną z dziewczyn. Nie pozwalamy na takie rzeczy, ani na dotykanie czy obmacywanie pracowników. Robo na dupę popatrzy się. Oj, Robo. Na tydzień. Nie wróci, dopóki nie zrozumie, że to, co zrobił, jest nie do przyjęcia. Już za chwilę. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Czy to są kroniki Martany? Nie. Moje podstawowe założenie brzmi: wszyscy klienci kłamią. Koniec, kropka. No, dobre postanowienie, nasze dobre założenie. To nie jest złoto. Wolne żarty. Tu jest wyryte, że złocone 14-karatowym złotem. Tacy są nasi klienci. Każdy zatrudniony tu pracownik musi wiedzieć, że klienci kłamią. Kto zwycięży w tej wojnie? My. Bo zakładamy, że oni kłamią. Zobaczysz, Halenek, odpalimy pod montingu. Kto sobie tego nie uświadamia, nie może pracować w tej branży. Pawnbro? Dzięki, Daniel. Mój ulubiony przedmiot. Za ile pani go kupiła? Około 3200 dolarów. A ten drugi? 4000. Jakie to drewno? Dalbergia czarnodrzew. Fałszywy heban. Jaka suma panią interesuje? Potrzebuję 1200 dolarów na czynsz. Zapewniam, że odbiorę te przedmioty. Wystarczyłoby pani nieco mniej? Potrzebuję 1000 na czynsz i 180 dolarów na koszty sądowe. Walczę o opiekę prawną. Nie mogę stracić. Kurde, wygląda źle ona. No, jakby coś chyba było zażywane. Mieszkanie. Większość klientów próbuje nas przechytrzyć, ale ze mną to nie przejdzie, bo ja nie wierzę nikomu. Gdyby pani nie wiedziała, jaki to rodzaj drewna, uznałbym, że przedmiot nie należy do pani. Wierzę pani i proponuję 1100 dolarów. To mnie urządza. Współczuję ludziom, ale czasami to bardzo trudne, bo klienci opowiadają... Makijażu nie ma? No pewnie... Sytuacja jest taka z makijażem, że pewnie jakby się tak dobrze umalowała, to by wyglądała, oj, dobrze. Zdradliwy bardzo. Żony historie. To jak ja bym wyglądał, jakbym się umalował? Kurde. Jak Herkules całej ziemi. No. Witam, wszystko dobrze? jak o co chodzi? Tak, głupotka. Chcemy sprzedać tę trumnę. Mamy ich za dużo, a musimy zapłacić rachunki. Możecie otworzyć? Zawsze tak się ustawiacie? Bo jeszcze ktoś wyskoczy. Możesz się w niej ułożyć. Nie, dziękuję. Sam się w niej połóż. Sprawdzimy, czy właściwy rozmiar. Nie, przecież będzie u was. Ile kosztuje ta trumna w detalu? Około 10 tysięcy, ale my chcemy 3,5. Ma jakąś nazwę? Astro. Sprawdzimy i podejmiemy decyzję. Wolałbym wziąć w zastaw. Trumna za 40 tysięcy złotych?
Co jest kurwa? Nie chcę jej kupować. Ale przyjmiesz? Wypróbujesz? Nie. Dlaczego? Nie ma czasu. $1,000. Ten model, najlepsza stal plus transport, $1,088. O, zatem nie bierzemy jej. Ja nie chciałem, ale rozumiem, że są w desperacji. Nie mogą jej sprzedać, a ja jej nie chcę. Bardzo chcę ją mieć. Dzięki, Gakiet. Znaleźliśmy w internecie, jest znacznie tańsza. Moglibyśmy ją kupić za $1,000. A to i tak chujnia w sumie. Przecież w internecie jak jakiś najlepszy model kosztuje 1050, czy tam 1080, no to $1,000 to i tak dużo im dał. To powinien dać im z 200 na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę jego stawki. A nie 1800? Nie, a, 1800. Okay. Ale dziękujemy, że przywieźliście. Widział coś innego. Jest mnóstwo podróbek, ale takiej nie znajdą za $1,000. Można kupić trumnę, ale nie taką. Na pewno nie tej jakości. Za chwilę. Jesteś dla mnie jak ojciec, cały się trzęsę. Robo, coś odjebał. Chyba. Rewidujemy wszystkich pracowników. Robo pochylił się i dla hecy ugryzł jedną z dziewczyn. Zawiesiłem go na tydzień. Idę na spotkanie z Lesem. Będzie trudno, bo jest ostry. Ale skoro ma trzy kule w swoim ciele... Zwariowałeś? Nie mogłem to uwierzyć. Jak to się stało? Czarne interesy uprawiać. Dzięki, Maniek. Poprzedniej nocy nawaliłem się, a rano musiałem przyjść do pracy, więc wypiłem kilka Red Bulli i myślałem, że będzie dobrze. Wiem, to była głupota. Od razu przeprosiłem. Wiem, że zachowałem się jak kretyn. Jak mogłeś? Ugryzł dziewczynę? Mam do ciebie pełne zaufanie. Jesteś dla mnie jak ojciec. Siedzę przed tobą tak zdenerwowany, że się trzęsę. Co mam z tobą zrobić? Chcę wrócić do pracy. Zwykle wystarczy jeden wyskok, żeby pracownik wyleciał, ale kocham cię. Jesteś dobry. Jeśli wrócisz do pracy, coś takiego nie może się powtórzyć. Nigdy więcej. Z nikim nie gadaj, tylko rób swoje. Chwytaj awanturników. Nie zadawaj się z pracownikami. Właśnie. Chcesz wody? Tak. Witaj z powrotem. Dziękuję. Nie wyrzuciłem go, bo jest uczciwy. Dzień dobry. Witam serdecznie po detoksie. Wracam nowonarodzony. O, cześć Renio. Tęskniliśmy wszyscy. Cześć.